super prosty chleb z owsianką z płatków żytnich. Zdrowe i dobre. Naprawdę super prosty chleb, który po prostu wymieszacie ręką. Chleb z owsianką żytnią. Już Wam pokazuję, jak to zrobić. Zaczynam od przygotowania tej właśnie żytniej owsianki. Przygotuję ją z płatków żytnich. Dlatego sobie odważam 100 g żytnich płatków. Zalewam te płatki 200 ml wody. I teraz z tych płatków ugotuję po prostu taką żytnią owsiankę. Gdybyśmy dodali suche do pieczywa, wciągnęłyby nam wodę, którą dodajemy w przepisie. To po pierwsze. Po drugie, są ostre i gdy dodamy je surowe, niszczą nam siatkę glutenową, czyli sprawiają, że pieczywo jest mniej puszyste. Dlatego warto albo na przykład ugotować sobie taką owsiankę, albo po prostu je namoczyć, żeby zrobiły się miękkie. W misce mieszam 300 ml wody, dodaję 10 g świeżych drożdży, kruszę i od razu wtedy o wiele łatwiej się połączą. Chleb będę mieszał ręcznie, nawet nie ręcznie, co łyżką, dlatego w tym momencie rozmieszam te drożdże z wodą. Gdybym wyrabiał robotem, po prostu wrzucam wszystkie składniki i wyrabiam. Robot sobie z tym doskonale poradzi, ale to ma być właśnie super prosty chleb, nie będę go bardzo długo wyrabiał, dlatego wolę te drożdże jednak rozpuścić. Na to wszystko leci 400 g mąki orkiszowej. Ja lubię używać orkiszowej, lubię jej słodkawy posmak. Poza tym ma bardzo przyjemny gluten, lepiej przyswajany czy trawiony przez nasz organizm, dlatego zawsze używam tej, ale jeżeli chcecie, możecie użyć spokojnie mąki pszennej typ 650 albo 750. To jest orkiszowa typ 630. Oraz sól, oczywiście zawsze ją dosypuję na mąkę, niecałe 10 g. Pamiętajcie, soli zawsze 2% w stosunku do ilości mąki. Także tutaj 8-9 g będzie idealnie. I to wszystko. Czekam już tylko, żeby się ugotowała owsianka, a te składniki dobrze łączę łyżką. Jest to dosyć miękki chleb, także łatwo to zrobić. Po prostu łyżką i czekam na owsiankę. Dłużej nie wyrabiam. Widzę, że płatki wypiły całą wodę, ale chciałyby chyba jeszcze troszeczkę być pogotowane. Dlatego podlewam jeszcze około 100 ml i dalej gotuję na wolnym ogniu. Płatki się ugotowały. Spójrzcie, doprowadźcie je do takiej konsystencji. Nie takiej gęstej ciapy, tylko żeby jeszcze troszeczkę była płynna. Płatki zrobiły się miękkie, można je nawet rozdusić łyżką. Dzięki temu wprowadzimy dużo smaku. Chleb będzie o wiele zdrowszy, ale też przy okazji będzie puszysty i na przykład dzieciaki bardziej chętnie po prostu zjedzą taki chleb. Przez chwilę muszę ją wystudzić. Ja tutaj mieszam, dmucham w gorącym garnku, a tak naprawdę jak przełożę do chłodnej miseczki, to owsianka o wiele szybciej się wystudzi. No tak, w gorącym garze to się nie wystygnie. Owsianka już wystygła, ale ciągle jest delikatnie ciepła. Też mi troszeczkę o to chodzi, ponieważ to jest chleb dla niecierpliwych. Lekko ciepła owsianka spowoduje, że ciasto się troszeczkę ogrzeje i drożdże zaczną szybciej pracować. No i co muszę? Teraz wszystko po prostu dobrze wymieszać. To troszeczkę na początku wygląda mozolnie, ale po chwili mieszania, nawet można wyrabiać lekko ręką, te płatki dobrze się połączą z ciastem i będą stanowić jego dużą część. Dzięki temu ten chleb będzie naprawdę bardzo zdrowy. Wygląda na to, że składniki już są dobrze połączone. Przykrywam oczywiście czepkiem kąpielowym i zostawiam, myślę, że dosłownie na godzinę, ponieważ nawet czułem na dłoni, że płatki były troszeczkę ciepłe, ciasto zrobiło się, zostało lekko ogrzane. Myślę, że w godzinę już bardzo ładnie podrośnie. Po godzince ciasto bardzo ładnie wyrosło. Sprawdzę sobie, jaką ma strukturę. Tak, ależ takie ładne, sprężyste. Ale widać, że jest ładnie wyrośnięte, ciągną się takie pasma. Przygotowałem sobie wcześniej miskę z odrobiną wody, ponieważ zawsze, gdy pracuję z ciastem i pracuję dłońmi, po prostu mam wodę, zwilżam sobie ręce, wtedy to ciasto nie przykleja się. To jest bardzo fajny tip. Drugi tip to, żeby zawsze foremkę smarować masłem.
dlaczego masło jest lepsze niż na przykład olej. Ponieważ olej spływa na spód foremki, nawet gdy włożymy ciasto, to ciasto wręcz go ściąga na spód foremki, chleby się przyklejają do foremek i po upieczeniu troszeczkę musimy z tym wszystkim walczyć, często musimy odcinać, niszczymy formę, niszczymy bochenek, także masełko. Jeżeli nie używacie masła, to olej kokosowy też jest dobry w tym przypadku. To taka rada dla wegan. Prosty krok, kolejny. Ach, przypomnę, ta foremka jest taka na kilogram ciasta, wymiary około 22-24 cm będzie ok. Zwilżoną dłonią po prostu staram się to ciasto w jednym kawałku przełożyć do foremki. Spójrzcie, za każdym razem, gdy mam mieć kontakt z ciastem, delikatnie zwilżam dłoń. Hopsa, przekładam. Okej, już widzę, że będzie duży. Delikatnie to tylko zsunąłem z miski. Nie wytraciłem tej gary, nie odgazowałem. Mokrą dłonią też go delikatnie uformowałem, nadałem mu od razu ładny kształt. W ten sposób go zostawiam, przykryty oczywiście czepkiem kąpielowym. Robię z czepka taką czapę, ponieważ ten chleb podrośnie i nie chcę, żeby przykleił mi się do folii. Zostawiam go w ten sposób na 30 minut do drugiego wyrastania. Po 30 minutach chleb już jest wyrośnięty na maksa. Chcę już wyjść nawet z foremki. To jest idealny moment, żeby go wrzucać do piekarnika. Pamiętajcie, żeby w tym czasie, kiedy chleb wyrasta, rozgrzać już sobie piekarnik, bo w tym momencie, kiedy bym czekał, aż mi się rozgrzeje piekarnik, chleb by mógł mi przerosnąć. Piekarnik rozgrzałem do 230 stopni, góra-dół. Nacinam jeszcze tylko szybkim takim ruchem. Wrzucam go teraz do rozgrzanego piekarnika do 230 stopni w trybie góra-dół. Zapomniałbym o zaparowaniu, dlatego biorę szklankę z odrobiną wody i wylewam na spód piekarnika. Ja mam piekarnik, który ma taki tryb i często w ten sposób piekę, ale chcę Wam pokazać, co zrobić, jeżeli takiego piekarnika nie macie. I szybko zamykam. Zaparowanie piekarnika jest niezwykle ważne, ponieważ ta woda momentalnie zamienia się w parę, osiada na skórce chleba, tworząc taką miękką i elastyczną tą skórkę. Dzięki temu pieczywo jest bardziej wyrośnięte oraz skórka jest chrupiąca i rumiana, ponieważ mokra skórka lepiej przewodzi temperaturę. Piekę go przez około 35-40 minut. No pięknie, pięknie się upiekł. Zaraz po upieczeniu warto wyjąć chleb z foremki, żeby nie zaparował, dlatego delikatnie staram się go odkleić. Warto też walnąć po prostu foremką z jednej strony. O, proszę bardzo. Po wyjęciu z foremki chleb warto odłożyć na kratkę do studzenia, żeby odparował. Pamiętajcie, żeby go nie zostawiać w formie, ponieważ zaparuje i będzie skórka. Zamiast być po prostu super smaczna i chrupiąca, będzie wilgotna. Teoretycznie oczywiście wszystko robimy, ponieważ ja mam ochotę już spróbować tego chleba i zobaczyć, jak wygląda w środku. Ach, bo wiadomo, że ciepły chleb smakuje najlepiej. No wow! Super delikatny, puszysty miękkisz. Wyraźnie widać dużą ilość tej owsianki żytniej. O. No, świetny chleb, naprawdę. Patent z owsianką naprawdę się sprawdził. Ona dała tutaj mnóstwo smaku, ale nie obciążyła za bardzo całego chleba. Dzięki temu on jest bardzo puszysty. Jeszcze tylko odrobina masła i... z masłem jeszcze lepszy. Wiadomo, myślę, że każdy sobie poradzi z takim wypiekiem. Jeżeli podoba Ci się ten przepis, to polajkuj, skomentuj i zasubskrybuj, a będzie takich więcej.